Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusio52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w LX2. Moi drodzy, odcinka nie było dłuższy czas, w ogóle teraz przeszliśmy na taki styl, że będzie jeden dłuższy odcinek w niedzielę, czyli takie około godzinny. Chciałabym się skupić na kronikach, żeby jak najszybciej je skończyć, a dopiero później zająć się LX-em. Dzisiaj chciałabym rozpocząć od pójścia ze Strikerem po forcie. Oprowadź mnie po obozie. Akurat zamierzałem rozprostować kości. Zatem w drogę. Kwatery mieszkalne znajdują się bezpośrednio za wejściem do fortu. Tutaj żyje większość ogrodników i zwykłych robotników. Nie spotkasz tu żadnych pieprzonych snobów. Oni siedzą w górnej dzielnicy. Pokażę ci ją później, chociaż pewnie cię do niej nie wpuszczą. Tu działa jadłodajnia chudzielca. Gdy zgłodniejesz, a cienko u ciebie z kryształkami, uderz do chudzielca. Chcesz coś przekąsić, zanim ruszymy dalej? No i owszem. A ja owszem. Zaczekasz tu chwilę? Nie. Pójdę z tobą, abyś się nie zgubił. To chyba jakiś żart. Zupy? Jest za darmo. Daj mi coś do jedzenia. Proszę, smacznego. Każdy może dostać jedną miskę zupy dziennie. Chyba, że nie chce. Z czego składa się zupa? Warzywa, mięso i tajemniczy składnik. Odrobina gorzały. Nazywam ją specjałem chudzielca. To nawet więcej niż potrzebuje organizm. Dlaczego rozdajesz jedzenie? Szczur to wymyślił. Głodni ludzie chętniej się buntują. Chcę mieć pewność, że nikt nie zakwestionuje jego przywództwa. No i dobra. Dostałeś zupę? Możemy już iść. No dawaj, Striker. W drogę. W drogę. Dobra. Jak miniemy most, znajdziemy się w dzielnicy handlowej. Większość tych drani żąda kasy za wszystko, co sprzedaje. Nie są tak ugodowi jak chudzielec. Okej. Czasem spotkasz tutaj handlarzy z innych frakcji. Lepiej nie daj im się oskubać. Gdyby to zależało od Gardara, wszystkich by wyrzucił. Mnie to zwisa, niech tu sobie działają. No i świetnie. Wiecie, dlaczego poszłam ze Strikerem? Żeby lepiej poznać ten fort. Możesz rzucić okiem na stoiska, zanim pójdziemy dalej? Jasne. Tak, ale tylko przez chwilę. Dobrze, to ja sobie zakurzę. Okej, okay, paliłeś przed chwilą, ale dobra. Tu jest Iwan. A, mój ulubiony klient! Proszę, rozejrzyj się. Nie pożałujesz? Znajdziesz u mnie wszystko, czego tylko możesz potrzebować. Na każdą okoliczność. Bo zamierzasz coś u mnie kupić, prawda? Najpierw może spojrzę. W porządku. Co tam sprzedajesz? Towary, o jakich ci się nawet nie śniło. Mnie tam jakoś nie zachwycają. Racja. Kogo ja okłamuję? Interes idzie chujowo. Praktycznie nikt już do mnie nie zagląda. Byłbym ci ogromnie wdzięczny, gdybyś coś sobie u mnie sprawił. No cokolwiek. No to spróbujmy pohandlować w takim razie. Ej, to mi się podoba. Rozejrzyj się, bez pośpiechu. Jasne. Widzę, że masz całkiem fajne bronie. Masz maskę przeciwgazową. Proste nakrycie głowy rebelianta. Spodnie jakieś też w sumie przydałyby się, ale czy akurat u niego będę to chciała? Ma wytrychy. O, ma paliwo. 500 sztuk za jedno paliwo, to jest w chuj dużo. Receptora małego napoju. Może niekoniecznie. Przepis na średni eliksir uzdrawiający. No brzmi lepiej, ale na razie nie mamy w alchemię. Wiecie co, może wezmę to paliwo, chociaż na razie to nie wolałabym nic nie kupować. Skąd w ogóle wziął się Morkon na terytorium berserków? Jestem handlarzem.
Wędrownym kupcem. Co cię tu sprowadziło? Trzeba jakoś wykarmić rodzinę. Ale to nie twoja sprawa. Co to kogo interesuje, a szczególnie kogoś obcego? Stary, może chce ci trochę pomóc? Berserkowie uprzykrzają ci życie? Co mało powiedziane, ale tak. Inni handlarze skutecznie odstraszają mi potencjalnych klientów. Chwytałem się z wszystkiego. Niestety, nic z tego nie wyszło. Ludzie tak mnie unikają, jakbym dzieci pożerał czy coś. A ja jedynie piluję własnego interesu. Dosłownie. Jak coś im zginie, to od razu winią mnie. Coś się zepsuje, też ja. Posądzają mnie o każdy najmniejszy problem. Nie wrócę do Karaki z pustymi rękami, więc muszę się z tym użerać. No jasne, rozumiem. Dlaczego się komuś nie poskarżysz? Komu? Strażnikom? Słyszałeś kiedyś o sikaniu pod wiatr? Jak myślisz, komu uwierzą? Mnie czy berserkom? A zresztą handlarze to nie moje jedyne zmartwienie. Co się jeszcze dzieje? Zawarłem układ z tutejszą właścicielką baru, Chloe. Ja jej załatwiam egzotyczne gówna z Karakis, a ona daje mi jeść. Oczywiście się na to połasiłem. Posiłki w grocie nie obfitują w różnorodność. Ale... tylko nie to. Zaczekaj. Rączki do góry, tak abym widział, szujo. My tu tylko... Stul ryj. A co to kurwa ma być? A to tam? To zaledwie... Syf. Badziewie. Nie. O, nawet bym nie śmiał. Zamknij mordę, pajacu. Prowadzę kwerendę towarów poniżej przyjętego standardu jakości. Te są... ledwie akceptowalne. Poszczęściło ci się dziś, kolego. Czy to oznacza, że sobie pójdziecie? To my o tym zdecydujemy, a ty sobie grzecznie zaczekasz. No kurde. Twoja kolej, stary. Czy ten morkoński kupiec znowu próbuje obchnąć swój trzeciorzędny szajs? Dlaczego tak sądzisz? Odpowiedz mi na pytanie! Zostawcie nas. Gawędzimy sobie. Gawędzicie? To pewnie nie słyszeliście, jakie skargi na was dochodzą. Że co? Wyśrubowane ceny, gówniany towar. To wszystko kłamstwa, zero prawdy. Z tobą, knypie, nie rozmawiam. Stuldziu. Jak tylko zobaczę coś szemradego, cokolwiek, to popamiętacie. Pilnujcie się wiedzy już. Wszystko gra. Możesz sobie iść. Słuchaj no, mądralo. Ostatnie słowo należy do mnie. Tak czy siak, na tym poprzestaniemy. Do roboty! Nie ma dnia, by nie oskarżali mnie o jakieś bzdury. I tak w kółko, bez przerwy. No ale co ci do tego? Chciałem porozmawiać z tobą o czymś innym. Słucham. O czym to ja... Właścicielka knajpy, tak. Jak już zapewne zgadłeś, nie dotrzymała swojej części umowy. No to niedobrze. Dlaczego z nią tego nie omówisz? Nie zostawię towaru bez dozoru. Pomyśl, co by się stało. Proszę, czy wspomnisz o tym, Chloe? Dowiesz się, co z moim jedzeniem? Rozwiąż za mnie tę kwestię, a jeśli zechcesz, zaprowadzę cię do Karakis. O! Chyba nie zamierzasz tu gnić przez resztę życia, co? I co powiesz? W sumie... brzmi nieźle. Brzmi nieźle. Świetnie! Interesy z Iwanem to sama przyjemność. Przyrzekam. Tylko daj znać, kiedy będziesz chciał pójść do Chloe. Zdradzę ci szczegóły. No, rzecz jasna, zachęcam, byś ponownie obejrzał moje towary. Nie krępuj się.
No, poratujesz mnie, jeśli kupisz naprawdę cokolwiek. Porozmawiam z Chloe. W porządku. Porozmawiam z Chloe i dowiem się, co się stało z twoim jedzeniem. Rawak wie, nie mam do kogo się z tym zwrócić. Nawet nie umiem wyrazić wdzięczności. Chloe, wisi mi kilka palet konserw i przypraw. Szczerze, to już mi jest wszystko jedno, co dostanę. Byle było w puszkach. I nie okazało się mięsem szczura. Ej, tego świństwa dość już się w życiu nażarłem. Coś jeszcze? Jeden drobny szczegół. Czasami trudno do niej dotrzeć. Najpierw musisz poradzić sobie z jej ochroniarzem. Jest głupi jak bot z lewej nogi. I traktuje swoją robotę śmiertelnie poważnie. Przynajmniej w mojej obecności. Powiedziałem ci wszystko, co trzeba. Do zobaczenia! On bierze od Chloe zapasy dla Iwana. W porządku. Stryker, weź poczekaj jeszcze chwilę. Dobrze cię widzieć. Witam cię. Co? Znowu nieprzetłumaczone dobrze dialogi. O kurna, masz kusze fajne. Co ty miałaś tam za amunicję? A to złom. Dobra, z tobą w takim razie nic. To chyba możemy ze Strykerem iść dalej. Jestem gotowy. W drogę. W porządku. Ale wiem ci coś jeszcze. W tej dzielnicy mieści się także hotel dla handlarzy o nazwie Śpiący Wędrowiec. Idź tam, jeśli zechcesz kiedyś porządnie się wyspać. Dobrze wiedzieć. No, to chodźmy dalej. Jasne, no to idziemy. Po lewej zobaczysz świątynię Many. Prawdziwi berserkowie bawią się w niej eleksem i magią. To nie moja bajka. Za chwilę dotrzemy do mojego przybytku wiary. Świątyni berserków u Chloe. No jasne, w ogóle znamy Chloe. Moja głowa. Jesteśmy. To przenajświętsze miejsce. Bar. Po tym jak berserkowie przejęli fort, Chloe jako jedyna zachowała swój lokal. Doglądała knajpy w czasach, gdy była tu jeszcze pustynia. I do dziś jej nie zamknęła. No my ją znamy. Berserkowie pozwolili Chloe prowadzić bar? To przecież powiedziałem. Trudno w to uwierzyć, wiem. Oni naprawdę zmienili tu chyba wszystko. Najpierw przeżyłem szok. Nie zamierzałem dołączać do tych leśnych szajbusów. Ale się przyzwyczaiłem. Jak o tym pomyśleć? Ich zasady nie są takie głupie. A jakie piwo potrafią uważyć, aż mrowi mnie język. Nawet pancerze mają wygodniejsze niż ten szmelc od Baxtera. Dlatego nie narzekam. Nie tak źle być berserkiem. Dość jednak gadania. Postawisz mi piwo, czy idziemy dalej? Chciałbym rozejrzeć się w środku. Dobra, zaczekam. Pod warunkiem, że wypijemy to piwko. Dobra, Stryker, na spokojnie, piwo dostaniesz. Ty tutaj nie wejdziesz. Dlaczego? Wyglądasz jak łachmyda, a tacy zawsze sprawiają kłopoty. Zresztą po co ktoś taki miałby tu przychodzić? No, z chłopie... Chciałem się napić. Może mów ciszej, żebym już w ogóle cię nie słyszała. Że co? Kompletnie ci odbiło? Czy ja dobrze słyszałam? Nie chcesz wpuścić człowieka, bo nie podoba ci się jego morda? Wpuść go! Zatrudniłam cię do wyrzucania pijaków, a nie odstraszania potencjalnych klientów. Ale... Żadnych ale! Sami kurwa pytacze. Cześć, Chloe. Napijesz się za chwilę. Najpierw mamy do pogadania. Okej. Ach, nie myśl o tym. Ile za duże piwo w nowej cenie? Jak długo już dla mnie pracujesz? Będzie dobrych kilka lat, prawda? Powiedz, jakim cudem ciągle nie zapamiętałeś jebanych cen? Nie możesz za każdym razem liczyć za piwo inaczej. Wszystkie kufle mają ten sam rozmiar,
i od zawsze kosztują tyle samo. Wytatuuj to sobie na jebanej ręce, jak ci wypada z głowy. Nie wierzę. I naucz się, kurwa, manier! Jezu, Chloe! Niewiarygodne. Na minutę was, kurwa, nie można zostawić. Czyli tak to wygląda? Nie rozumiem, po kiego grzyba zatrudniam ten personel. I tak wszystko spieprzą i trzeba potem po nich poprawiać. A teraz na osłodę tego gównianego dnia pojawiasz się ty. Czego ty, kurwa, szukasz, Jax? Nie zapomniałaś mnie? Gościa, który wywrócił cały Ford do góry nogami, się pamięta. Zdradź mi lepiej, jak się ciebie pozbyć. Ach, humor nie dopisuje. Humor nie dopisuje? Ależ przypominam pierdolone ucieleśnienie szczęścia. Wiesz co, mam taką sprawę do ciebie. Czy dalej uczysz charyzmy? Możesz mnie czegoś nauczyć, prawda? Ja ciebie? Spędziłeś ostatnie lata zapijając resztę szarych komórek na śmierć? Tak czy nie? Dobrze. Nie umiem zbyt wiele, ale chyba zdołam ci jakoś pomóc. Ty zdecyduj, kiedy chcesz zacząć. Dobra, fajnie, że Chloe dalej uczy charyzmę. Iwan czeka na swoje jedzenie. Kto? Ten kupiec. Który to? Morkon. A, ten. W takim razie źle trafiłeś. Ale on wyraźnie wspominał o tobie. I co z tego? Jego towar przepadł. Co się z nim stało? Skąd mam wiedzieć? Pewnie ukradła go jakaś gnida. Żeby wszystko odkupić, musiałabym się udać do górnej dzielnicy. Nie zdziwiłabym się, gdyby stał za tym szczur. Zresztą, ty chyba też nie. Iwan nie będzie zadowolony. I chuj mnie to obchodzi. Póki Fenris nie wyluzuje z dostępem do górnej dzielnicy, Iwan nie dostanie zapasów. Przecież mu ich nie wyczaruje. Dobra, czyli Iwan nie będzie zadowolony, Chloe jest ogarnięta, Rajk. Nie widzisz, że prowadzę zażartą dyskusję z tą butelką? Gratuluję ci. Dobra, tu są zwykli berserkowie, nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj siedzi i ma imię. Jak nie, no to wrócimy do Strikera pewnie i będziemy szli dalej. Tak myślę. Moglibyśmy jeszcze do Iwana zajrzeć i mu powiedzieć, ale Striker w sumie tutaj stoi, na mnie czeka. Chociaż wiecie co, dobra, Striker się nie zgubi. Póki pamiętam o Iwanie, to chodźmy do niego. Jestem ciekawa, co na to wszystko powie. Na pewno mu się to nie spodoba. Jest i mój dobrodziej. I co, ustaliłeś co z moimi zapasami? Chloe nie miała twojego prowiantu. Poważnie? Czyli wracasz z pustymi rękoma? Niestety. Nie podoba mi się to. Przecież żywności nagle nie zabrakło, prawda? I tak, i nie. Ktoś zakosił towar. Złodzieje? No sznarawaka! Co za pech! Strażnicy byli chyba zbyt zajęci dręczeniem mnie, by się zorientować. A co ja teraz pocznę? No mogę ci przynieść jakieś żarcie. Dopilnuję, aby Chloe dotrzymała swoich warunków umowy. Nie wnikam, jak zamierzasz to zrobić, ale bardzo ci dziękuję. Daj znać, kiedy się czegoś dowiesz. Dobra, no to spróbujemy coś jeszcze załatwić z Chloe, chociaż ja to wątpię, ale nie chcę, żeby chłop od razu wracał do Karakis, kiedy być może możemy mu faktycznie jakoś doradzić, jakoś pomóc. Dobrze, że Striker mnie nie zagaduje. Ponoć w Abessie jest tragiczny. Co do zapasów dla Iwana? Otworzyli już górną dzielnicę? Nic mi o tym nie wiadomo. W takim razie nie mogę nic dla ciebie zrobić. Mamy swój sposób. Seriously? Czyli musimy poczekać na... Co ja mam teraz zrobić? Gdzie to jest? Wycieczka po forcie... Dopóki wstęp do górnej dzielnicy jest ograniczony, Chloe nie zdobędzie kolejnych zapasów. Jeśli chcę mu pomóc, muszę znaleźć sposób na zluzowanie obostrzeń dotyczących odwiedzenia górnej dzielnicy.
Jak tylko tego dokonam, poinformuję Chloe. No dobra. No to na razie zadanie zamknięte. Możemy już iść? I co? Przyniosłeś mi piwo? Jasne. Trzymaj. Doskonale. Jak mawiała babcia, łatwiej zjednasz sobie ludzi piwem. Skubana się nie myliła. Chodźmy dalej. Już kończymy. Dzięki, Stryker. Znów musimy minąć świątynię Many i przejść przez most. Dotrzemy do ostatniej dzielnicy dostępnej dla wszystkich. No jasne. Czyli w sumie ten fort nie jest jakiś nie wiadomo jak wielki. Przyznam, że o uzdrowicielach dużo nie opowiem. To no robią eliksiry i takie tam. Nic z tego nie rozumiem. Jak cię to ciekawi, to z nimi pogadaj. Szkolili się w Goliet. To istni mistrzowie w swoim fachu. No i dobra. No i co? Wiem tylko, że przyrządzają cholernie dobre eliksiry uzdrawiające. A na boku niewątpliwie przygotowują trunki dla Chloe. To prawie koniec wycieczki. Chodź. Czemu się zatrzymałeś? Tam jest wejście do górnej dzielnicy. Wstęp mają tylko bogacze. Wszystkim rządzi szczur. Wciąż nie wierzę, że ta łajza została szefem. A no widzisz. Jesteśmy. Jeśli nie wolno ci wejść do górnej dzielnicy, pogadaj z Fenrisem. Tylko on może cię wpuścić. Chyba, że szczur zechce z tobą gadać. Właściwie to widziałeś już prawie cały fort. Jakieś pytania? Szczur tutaj rządzi? Może go znasz. Kiedyś nazywali go szalonym szczurem. Zasłużył sobie na to. Co ten gościu robi na wprost mnie? Chyba wszyscy już o tym zapomnieli. Gość ma gadane. Namówiłby nawet głaz do lewitacji. Jak stałeś się berserkiem? No Boże, jak to źle wygląda. Przepędzili starego księcia. Wielu banitów uciekło i osiadło w mieście w kraterze. Z Baxterem. O Boże święty. Ale nie ja. Nie zamierzałem odpowiadać przed tym gnojem. Ej, nie, tak nie można. Wolę trzymać się ze szczurem i berserkami. Przyznaję, że czasem tęsknię za Hajem. Mimo to nie będę się nikogo prosił o kilka dopalaczy. Fajnie, Stryker. Byłeś kiedyś uzależniony od dopalaczy? O Jezu, no po prostu nie wytrzymuję tego. Powiedzmy, brałem je codziennie przed snem i zaraz po przebudzeniu. Po tym gównie czujesz się jak mistrz, ale jak przeholujesz, wyżera ci mózg i niszczy od środka. Radzę ci nawet nie zaczynać. No, wiem. Jeszcze jedno. Ten chyba przed nami przesadził z dopalaczami. Musisz mi zapłacić kilka kryształków za oprowadzanie. Co? Nie mówiłeś, że to płatna usługa. Racja. Mogłem o tym napomknąć. Ale czy gdybym poprosił cię o pieniądze, zdecydowałbyś się na wycieczkę? Pewnie nie. Poza tym naprawdę zapomniałem. To co? Zapłacisz? Dobra, zapłacę ci. Oczywiście. Dziękuję. Doceniam to. Czekaj. W sumie to kupiłeś mi piwo. Dobra, walić to. Weź te swoje kryształki. Łatwiej zjednać sobie ludzi piwem. Niż kilkoma parszywymi kryształkami. Wspominałeś słowa babci o piwie. Właśnie. W porządku. Wracam na stanowisko. Do zobaczenia. Jezu, panie Berserk, a to raczej strażnik Berserk. Dobra, nieważne. Jak my stoimy z tym wszystkim? Czy ja mam jakieś questy tutaj do zebrania? Chyba nie za bardzo, ale przydałoby się. Tutaj na dole niczego nie ma. No dzisiaj zwiedzamy to miejsce. To jest na pewno jakaś tam rzecz do zrobienia. Pokazało mi jakiś przeciwników na dole. Ja się już tutaj kręciłam kiedyś, bo to jest chyba ta druga brama. Natomiast widzę, że tutaj za dużo ludzi, to nie ma. Kobietę tak piękną kiedyś spotkałem, że z miejsca się w niej zakochałem. Serce z mej piersi się wyrwało, co mi pracować wciąż nie dawało. Ona być ze mną jednak nie chciała. Śmierdzisz jak prosie, tak powiedziała.
dlatego skończyłem już z kobietami i młotem macham całymi dniami. Okej, Lassie. Piękne. Pomóc ci w czymś? Mów, tylko się streszczaj. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Mam pytanie, czy tobie nie pomóc? Przyjmujesz jeszcze zlecenia? Słoneczko za bardzo przygrzało? Pracuję po nocach, koleś. Nawet gwoździa już nie zmajstruję. Szlak by te kuźnie. Gorąco tu jak w piekle. Pali mnie w gardle jak diabli. Kupujesz coś? Zdrówko. Zdrówko. Dzięki. Do dna. Zdrowie. O, stary. Od razu mi lepiej. Wpadaj, kiedy tylko chcesz. Masz u mnie dług. Nie każdy wyświadcza mi taką przysługę. Czy wykonasz dla mnie broń i nauczysz mnie kowalstwa? Pełen serwis, co? Robota nagli, dzieciaku. Zajmę się albo jednym, albo drugim. Wyłącznie. Co wybierasz? Broń czy szkolenie? Wykuż dla mnie broń. Może kowalstwa byś mnie nauczył, chociaż będzie jeszcze pewnie paru nauczycieli. Może wykujesz? Wykujesz dla mnie broń? Zamierzałem stworzyć nowy oręż już od jakiegoś czasu. Niestety goniły mnie terminy. Skoro jednak dostarczyłeś mi wszystko, co prosiłem, wynagrodzę ci to. Co myślisz? No, nie powiem, brzmi to dobrze. Co do tej specjalnej broni... Czego potrzebujesz, by nauczyć mnie jeszcze kowalstwa? Odpuść sobie, młody. Nawet nie wiem, w co ręce włożyć. Cóż, w sumie to nie lubię prosić przyjaciół o kryształki. Ale gdybyś oficjalnie wynajął mnie jako nauczyciela... Co ty na to? No, brzmi dobrze. Co do tej specjalnej broni... Przyniosę to, co prosisz. Ha! Dobrze! Stworzę istny majstersztyk. Oczywiście będziemy potrzebować naprawdę wyjątkowych surowców. O co dokładnie chodzi? Rozejrzyj się za mocną kością na uchwyt. Piekielnie mocną. Nie jakimiś ochłapami dla byle dupka. Przyda mi się wytrzymała skóra, ale nie taka sztucznie utwardzana, bo zaraz się rozsypie. Dostarcz mi skórę naturalnie odporną na uszkodzenia. Jasna sprawa. Czekaj, jeszcze nie skończyłem. Zdobądź również trochę kwasu. Kwasu? Dokładnie. Jak najmocniejszego. Używam go do zdobienia ostrza i produkcji takiego kleju, że nawet troll by go nie rozerwał. Brzmi ciekawie. Wystarczy ci żelaza? Na specjalne okazje wciąż trzymam parę stalowych sztabek, które zabrałem ze sobą z Goliet. Obrobię je parę razy i wykorzystam. Nadadzą się w sam raz. No to świetnie. A gdzie mam szukać tych rzeczy? Gdzie tego wszystkiego szukać? Raczej nie u kupców. Musisz udać się na polowanie. Wypatruj bardzo starych zwierząt. Ich soki trawienne bywają nader żrące. Są jak ludzie. Im starsze, tym bardziej skwaśniałe. W porządku. Skupmy się. Zabawne, ale kolcoplecom z wiekiem kurczą się wszystkie narządy. Z zewnątrz trudno to dostrzec, ale ich kości, mimo że z czasem coraz cieńsze, nie tracą wagi. Stają się za to gęstsze, twardsze. O to właśnie chodzi. O kości kolcopleców. Co ze skórą? Już do tego zmierzam. Większość młodych zwierząt ma niesamowicie delikatną skórę. Mokrołazy odznaczają się naturalnie utwardzoną skórą. O Boże. Skóra starszych osobników jest sztywna i wytrzymała. Takiej właśnie wymaga nasze arcydzieło. Gdzie tropić te stare zwierzęta? Zbyt wiele ich nie znajdziesz. Rozmawiałem niedawno z łowczynią Astrid. Podobno widziała w okolicy kilka stad. Czekaj, dam ci moje zapiski. Dzięki wielkie. Powinniśmy mieć na mapie zaznaczone. Może ci pomogą.
Oby tylko w głuszy nie zabrakło nagle zwierząt nie pierwszej młodości, co nie? Jeszcze jedno. Niezwykle bym się uradował, gdybyś podrzucił mi tych surowców dwa razy tyle. Wtedy prawdopodobnie zdołam wykonać z nich coś jeszcze. Załatwione. Dzięki. Pomyślnych łowów. No i świetnie. Na razie oczywiście z nim nie będę handlować. Jesteśmy obok tej drugiej bramy, tak jak już wspomniałam. Ale fajna fontanna. Tutaj jest zwykły berserk i tutaj jest ten drugi gościu. Nie, tu jest zejście. No, idzie się pogubić trochę. A tutaj coś się dzieje. O, alchemik. Czego? Ach, rozglądam się tylko. Chcesz coś kupić? Jak nie, to marnujesz mój czas. Co cię tak wzburzyło? To nic osobistego. Tajlas mnie wkurza. Często się u niego zaopatruję. Chyba zaczynam się do niego upodabniać. Nie zamierzałam być niegrzeczna. Rozejrzyj się i daj znać, jeśli chcesz coś kupić. Pokaż. Pokaż. Wiadomo. Duży napój eleksowy masz. O, masz średnie napoje eleksowe, również dwa. Trochę wina, trochę jakichś roślin, trochę materiałów, trochę przepisów. No, chwilowo nie potrzebuję niczego, ale myślę, że z czasem się nam coś przyda nowego. Dobra. Mam jakieś osiągnięcie. Handlarz. Odkryto 20 kupców. Już mam 20? Niemożliwe. Nieważne. Niezły szajbus. Ponoć wszyscy zginęli. A, jestem obok chudzielca teraz. Dobra. Już Olaf. Chodź tu, zajmij się tym, zrób tamto, dzisiaj to, a jutro naukę magii bojowej. Okej, Olaf. Ponoć padł cały oddział. A, bo Olaf tutaj przyszedł chyba z dołu, no nie? Dobra, tu jest oczywiście Gardar i Striker. Idź dalej. No dobrze. Mogłaby mieć coś też dla nas ewentualnie Thornhilda, ale wątpię. Tego. Tutaj coś jest. Ona chyba nie mówi poważnie. Gotuj. Chcesz dostać dzienne racje za darmo? Pogadaj z chudzielcem, jeśli go spotkasz. Czy mogę jeszcze jakoś ci pomóc? Daj. Co ty masz? Zamiennik kawy, receptury. Dobra. Może najpierw się napijemy? Serio? Ja się bardziej rozglądam za jakimiś ludźmi do zadania ewentualnie. No i na razie to taka bieda, bym trochę powiedziała. Tutaj ktoś coś gdzieś... Tu jest Petra. Czego ty szukasz, Markulo? Chyba kazałem ci spadać. Mogę ci pomóc się dowiedzieć, kto był w twojej chacie. Znów węszyłaś na tyłach mojego domu. Tak, ale tylko dlatego, że... Wynocha stąd. Idź się pobawić czy coś. Nie mam czasu na twoje igraszki. Głównie seria. Nic, tylko kłopoty. Jak można w ogóle zostawić taki syf? Cześć. Czy my się skądś znamy? Nie mam nastroju na pogaduszki. Chcesz mi może umyć podłogę? Nie? Jakoś się kurwa nie dziwię. Co się tutaj stało? Jakiś popapraniec zrobił sobie z mojej chaty publiczny kibel. Nasrał mi zaraz obok łóżka. Obrzydliwe. No kurwa nie mów, a ja tu mieszkam. Dopóki się nie dowiem, czyja to sprawka, południowej bramy z rozkazu Fenrisa będzie musiał pilnować ktoś inny. Człowiek poświęca czas, by chronić ludzi, a oni jak się odwdzięczają, stawiają kloca po środku pokoju. Po co w ogóle się starać? Przynieść ci kubeł z wodą? Nie, nie trzeba, sam sobie poradzę. Dam ci dobrą radę, uważaj na tych gnojów. Gówno na podłodze to na pewno dzieło któregoś z tych zasrańców.
Porządne lanie ustawiłoby ich do pionu. Jestem o tym przekonany. Daj mi brat... Dobra, Hitch, bo nie wiem do końca o czym i o kim ty mówisz, no ale... Niech będzie. Niezły szajbus. Dobra, tu są ci berserkowie. A był ten cały chudzielec, a jak tutaj bym się gdzieś przeszła, coś gdzieś w tę stronę. Tutaj byli też handlarze oczywiście, bo tutaj jest ta dzielnica handlowa chyba. Na górze coś. Ani trochę. Łatwo się tutaj pogubić, przynajmniej chwilowo. Tu mamy handlarza. Witam, witam. Co też? Powodzi ci się? Powodzi ci się? Co za pytanie, przyjacielu. Wszyscy walą do mnie drzwiami i oknami, byle tylko coś kupić. Oferuję najwspanialsze towary. Nie śpiesz się. Dobra, dzięki. Okej, też masz bronię. Niech będzie. Nie interesuje mnie to chwilowo. A tutaj? Potrzebujesz pomocy. Jak idzie handel? Jak idzie handel? Bywało lepiej. Dobra. Odkąd chudzielec otworzył jadł... Na dodatek ten... Przydałoby się, by straż miejska... Ale co poradzić? Dlaczego... Oj, stary, widzę, że naprawdę wszyscy nie lubią tutaj chudzielca. Na doświadczenie przepis. Nie chcę tego na doświadczenie, wolałabym ten na atrybuty. Ej, nie radzę kraść moich rzeczy. Co? Chłopie, o co ci chodzi? Dobra, bo tutaj jest znowu jakieś wejście gdzieś. Berserk. Tutaj niczego nie ma, ani nic w ogóle. Okej, no dzielnicę handlową chyba odkryliśmy całą. Tutaj jest... chyba to miejsce do spania. Czy nie? Bardziej wygląda na czyjś dom, ale nikt się nie pluje, że tu przyszłam. Trzymaj łapy przy sobie, jasne? Jezu, przecież nawet nic nie dotkłam. Dobra, bo tutaj jeszcze mieli być niby ci. Jest świątynia Many w tym miejscu. Stół laboratoryjny, trochę Many. Jest ktoś odpowiedzialny za to wszechserce w tym miejscu? Tu się ktoś kręcił, ale chwilowo to nikogo nie widzę. Moglibyśmy many pozbierać, ale to nie mój cel. Tutaj też raczej nic. Mamy główne zadanie od Fenrisa tak naprawdę. Dobrze mówię, on się Fenris nazywał. Warto się przejść jeszcze zobaczyć, czy tutaj czegoś nie znajdziemy. Na przykład tu. Tutaj jest Tilas. Rozumiem. Potrzebujesz eliksiru. Czegoś na nos. Dostaniesz dwie maści. Tylko gdzie ja je zapodziałem? Ostatnia pewnie... Nie, chwileczkę. Zaczekaj, za moment. Maść na nos? Stary. Nie, ale okej. Co? Aż taki mam krzywy nos, że aż chcesz mi dawać na niego maść? Może byśmy się zajęli ci tymi maskami gazowymi w sumie. Czego chcesz? Doprawdy? Zarozumiałość przywiodła... Czekaj. Nie mogę zaproponować ci pracy. Zatrudniłem już asystenta. Szkolenia też nie oferuję. Owego zaszczytu dostępują jedynie moi uczniowie. Żadnego tu nie zauważyłem. No, racja. Poprzedni odszedł. Był taki nieudolny. Czyli stanowisko się zwolniło? W Jak to? W razie. Znalazłeś kogoś nowego? Nic takiego nie powiedziałem. No. To przyuczasz kogoś, czy nie? I tak, i nie. Paradoksalnie. Wybacz, ale obowiązki wzywają.
Liczę, że wszystko sobie wyjaśnię. Ty jesteś jakiś jebnięty w głowę? Co za uparciuch. Co tym razem? Możemy porozmawiać o tym, czy szukasz ucznia? Twoja nachalność jest nie do zniesienia. Pozwól, że to wyłuszczę. Po pierwsze, nowy uczeń właśnie tu zmierza. Po drugie, spóźnia się. A po trzecie, byłbyś w stanie zmienić tę sytuację na moją korzyść. Dlaczego mam ci pomóc? Nie tylko mnie. W eliksiry zaopatruje się u mnie wiele osób. Nie toleruję egoizmu i małostkowości. Nim pomożesz sobie, pomóż innym. Oto moja mantra. Poratuję cię w zamian za pieniądze. Słucham? Słyszałeś. Kasa, mamona, eleksid. Za swoją ciężką pracę oczekuję kryształków. Zapomnij. Z zasady nie nagradzam nikogo. Mimo to, jeżeli szczerze pragniesz wydobyć mnie z opresji, przyjmę cię z otwartymi ramionami. Za darmo nie kiwnę nawet palcem. Wielkie nieba, nawet nie zaczynaj. Potrzebuję mojego poprzedniego czeladnika. Proszę, sprowadź go. Jak to zrobisz? Otrzymasz zapłatę. Na pewno. Mógłbyś mnie przeszkolić? Wykluczone. Mój czas jest na wagę złota. Jezu, jak ty mnie, Tyler, zdenerwujesz. Nie każ mi powtarzać, jak bardzo mi go brakuje. Wystarczyło odmówić. Szkoda wiedzy na takiego lenia jak ty. Dlaczego każdy uważa, że moje odkrycia naukowe powinny być ogólnodostępne? Zaczynam rozumieć, dlaczego nikt cię nie lubi. Do diabła! Moja praca zasługuje na większy szacunek. Chłopie, no ale... Ona pewnie tak, ale ty... No właśnie. Nie kłóćmy się. Czy jeśli zaprezentuję ci podstawy, zostaniesz mnie nękać? Za drobną opłatę sprawdzę, jak wiele z tego pojmiesz, ale niczego ci nie sprzedam. Takich fachowców szukaj gdzie indziej. Pomogę ci odnaleźć tego ucznia. Doskonale, o to chodzi. Sprawdź zachodni tawar. Ponoć niedawno opuścił Goliet, więc musi być w tych okolicach. Żałuję, ale nie znam szczegółów. Niestety nie jestem wróżbitą. Tyles, jak ty mnie denerwujesz, naprawdę. Jak on wygląda? Nawet nie potrafię stwierdzić, czy to... mężczyzna. Ile ma lat? Nie pytałem. Jak się ubiera? Skąd mogę wiedzieć? Ludzie teraz noszą to, co im się podoba. Nie jesteś w stanie udzielić mi żadnych przydatnych informacji? Nie bądź bezczelny. Przecież kazałem ci go szukać na zachodzie. Jezusie. A teraz powinienem wracać do swoich zajęć. Kyle, z jakim ty jesteś Nie, nie mogę. Nie wytrzymuję tego. Co za typ? Dobra, tu jest strażnik. Ja się chyba kręcę w kółko, nie? Może tutaj kogoś jeszcze znajdę w tym miejscu? Przepraszam, ale czy możesz wybrać inną drogę? Przeszkadzam ci w czymś? Utrudniasz prowadzenie śledztwa! Miejsce zbrodni powinno pozostać nienaruszone. Rozumiem. Mogę ci jakoś pomóc? Sprawca bez wątpienia był dorosły. Tak jak ty. W związku z tym stajesz się podejrzanym. Przy co? Bystry z ciebie chłopiec, co? Po prostu umiem zrobić użytek z logiki. Powiesz mi, co się tutaj wydarzyło? Widzisz tę krew? Na ziemi? No. To klasyczny dowód, że doszło tu do zbrodni. Klasyczny. No... Nie jesteś za młody na przyglądanie się takim rzeczom? Nie jesteś za młody na takie widoki? Za późno. Słuchaj, dzieciaku. Jesteś za młody, żeby się w to mieszać. Nonsens! Muszę zbadać poszlaki i ustalić motyw, a także prawdopodobnie cię przesłuchać. Dlatego proszę, nie oddalaj się za bardzo. Czy wolno wiedzieć, jak się nazywasz?
Mów mi Jax. Dobrze. Podejrzany numer 3, imię Jax. Pora na mnie. Pa! Ej, dokąd idziesz? Co za dziecko? Dzieciaki. No właśnie, dzieciaki, nie? Czy to jest pracownia Tilesa? Nie. Już myślałam, że wlazłam znowu piąty raz do tego samego pomieszczenia. Tutaj jest znowu zejście. Ja pierdzielę się tu gubię. Tu jest jakiś kupiec, a to jest ta laska pewnie. Dobra, wiecie co, może byśmy zrobili coś konkretnego. Czy ja mam jakieś punkty, umiejętności, atrybuty? Mam 10 atrybutów. Ja dalej się zastanawiam, bo powinniśmy iść w walkę. Ach, wiem co my musimy zrobić. Póki pamiętam, to się przenieśmy do bastionu. Ponieważ... Nie do bastionu. Do tego. Tutaj, do zachodniego Karakis. Ponieważ my już teraz możemy powiedzieć naszemu dobremu przyjacielowi Tialgowi, że może się udać już do naszego miejsca. Dawno tego nie robiłem. Pomógłbyś mi? Pewnie. Dzięki mnie odzyskasz formę. Musisz tylko poprosić. No dobrze, naucz mnie. Naucz mnie czegoś. Postaram się. O, właśnie, ty uczysz walki, o to mi chodziło. Biegłość w broni do walki wręcz, to też jest fajna sprawa. Broń do walki wręcz, potrzebujemy tego tak czy inaczej, więc uczymy się najpierw. Cios w plecy. To nie jest przydatne jakoś bardzo. Granaty, broń ciężka, biegłość w broni ciężkiej. No i biegłość w broni do walki wręcz by się przydała. Ale do tego potrzebuję kryształków, tak że zanim go odeślemy do bastionu, to tutaj był też kupiec. Smith. On chyba też uczył charyzmy. Sprzedaj. Co ja mam do sprzedania? No dobra, co my mamy do sprzedania w takim razie? Na pewno te rzeczy tutaj na dole będzie można sprzedać, bo na pewno mam jakiś syf niepotrzebny. Notatka górnika. Górnictwo dla opornych. Zęby, szpony. Kości, zęby, papierosy, wiatrak, papier, stara lampa, garnek, taśma, talerz, widelec, łyżka. I te audiobooki to sobie może zostawimy. No i co? I może byśmy zaakceptowali wymianę. Ile mam teraz tych kryształków? 456, to za mało jeszcze trochę. Coś jeszcze mogę ci na pewno sprzedać. Strzelba sobie zostawię i łuk moglibyśmy sprzedać. Chociaż je można przekuć w sumie. Miotacza, dobra, amunicje zostają, tarcza zostaje. Jakiś taki... Ta rura na razie ją dalej noszę, a powinnam założyć już dawno coś lepszego. Na przykład... Ten prosty brzeszczot byśmy mogli założyć i chyba zrobię wszystko, żeby go właśnie unieść sobie. 5 do siły sobie dam. Dobra, to zróbmy to teraz. Do siły. 1, 2, 3, 4, 5. To zaksięgujemy. I teraz byśmy sobie założyli ten brzeszczot pod jedynkę. I teraz mogę ci sprzedać rurę. Moją. Te 3 łuki można przekuć. Ta strzelba mnie interesuje też ogólnie właśnie. Sprzedane. Coś jeszcze bym sprzedała takiego. Mam ubijaki 2. Moglibyśmy jeden sprzedać. No i pięknie. No i super. Mamy lepszą broń, mamy więcej kasy, teraz możemy się poduczyć. Trzeba będzie powoli zacząć zwiedzać świat, no ale do tego nam się właśnie przydadzą lepsze umiejętności. Dobra, to już umiem i teraz to. Pięknie. Dobra.
Na drugi poziom potrzebuję kolejnej siły. Tylko, że już 1000 kryształków. Paladyn Brambard obejmie wartę nad wszechsercem. Co? Udało ci się go przekonać? Jestem pod wrażeniem. Zawsze marzył o tym, by przybyć do Karakis. Wobec tego poprę twój plan co do 6 siły. Dziękuję. Och, Amavi, Eloquin, Drabona. Co to za słowa? Cholera. Znowu plotłem od rzeczy? Jakby to ująć... Proszę, zapomnij o tym. W porządku. Ruszam do bastionu, sprawdzę, co tam się dzieje. Mhm. Do zobaczenia na miejscu. Jasne. Nie mogę się doczekać, aż dotrę do bastionu. Muszę wiedzieć, jakimi zapasami i ludźmi tam dysponuję. Zabezpieczenie terenu, gaz w kopalni, uczeń Tilesa, niepożądany Morkon. Tu na razie nie zrobimy tego. Ten gaz w kopalni musimy ogarnąć, jeżeli chce coś ruszyć dalej. Zakażenie. Najlepiej to by było też gdzieś połazić. Kopalnia żelaza. Dobra, wiecie co? Powinnam jeszcze znaleźć więcej pewnie w forcie jakichś zadań. Chociaż ja teraz mam za bardzo nie wiem jakich. Tutaj moglibyśmy się siły poduczyć, tylko potrzebne mi jest więcej jakichś tam kryształków. Więc wypadałoby coś porobić. Wiecie co? Weźmy się, tepnijmy do bastionu. I spróbujmy. Ej, w ogóle taka sprawa. Gdzie jest Kaja? Ja nie chodzę z Kają? Czy ona mi się dziś zgubiła? Jak najbardziej, ona została pod kopalnią. No to miło. Dobrze. Tu mamy warsztat broni dystansowej właśnie. Czy ja mogę przekuć sobie na przykład to? Koszt. Jeden łuk myśliwski uszkodzony. A ja nie miałam jakiegoś łuku zręczność. 1/3. Mi się wydawało, że mam 4. Znaczy, że mam 2? Nie. Ekwipunek. A nie, to jest, że on jest pod trójką. Okej, to nieważne. A jak tam z moją... Ale to nie dystansowa teraz, tylko do walki wręcz. Czy mogę ją przekuć? To jest prasa do pocisków. Nie umiemy jeszcze tego używać. O, do ulepszenia. Za mało o tym wie. Fak, dobra. Chyba żadnego paliwa do jetpacka nie mam. Jezus, dlaczego mam takie brzydkie te? Moglibyśmy dać coś w plecak odrzutowy, ale tutaj też potrzeba mi kryształków. No to na razie nic z tym nie zrobimy. Dobra, wiecie co? Bo mi się wydaje, że tym gazem to byśmy się ewentualnie zajęli w kolejnym odcinku, a nie teraz. Wydaje mi się, że dam sobie w siłę, bo będę chciała jeszcze lepiej pewnie rozwinąć umiejętności... A wiecie jakie? Umiejętności walki. Będzie mnie interesował drugi poziom, także wykorzystajmy sobie w siłę. Ekwipunek. Czy ja mam coś fajnego do noszenia, tak w ogóle? Maksymalny poziom zdrowia, no ale wtedy tracimy siłę, to raczej bym wolała mieć siłę. Uczeń Tilesa. Mamy 2 punkty umiejętności. Dobra, na razie chyba zostaniemy w takim oto sposobie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj obeszliśmy troszeczkę fort, pozbieraliśmy parę zadań. No nie było zbyt nie wiadomo jak ciekawie, ale no te początkowe odcinki zawsze takie są pełne dialogów, pełne łażenia i odkrywania mapy. Także, no cóż, na tym byśmy zakończyli. Trzymajcie się i cześć!